Nigdy nie dźwigałem ciężaru. Dean, I never lifted weights, but I never had any static weights ever. There's lots of punching people in the head. Good shot there from Tate. That was it. Takim zdaniem Andrew Tate rozpoczął wspólny trening na siłowni z Mike'em Firestone'em, znanym zachodnim gwiazdorem fitnessu. Nie musiał w żaden sposób uwiarygadniać tego stwierdzenia. Wystarczyło, że założył mokasyny, zielone spodenki do Muay Thai i zwykły czarny t-shirt. Gdybyś spojrzał w jego stronę tamtego dnia, nikt nie musiałby cię przekonywać, że to nie jest jego naturalne środowisko. Stwierdził także, że nawet kiedy zajmował się na poważnie kickboxingiem, nie korzystał z siłowni, nie miał także żadnego trenera od przygotowania fizycznego. Wyszkolę cię w jeden księży. Przyznał, że nie ma zielonego pojęcia, jak jest silny i ile wynoszą jego maksy. Do czterokrotnego zdobycia tytułu Mistrza Świata wystarczyły mu pompki, walka z cieniem z hantelkami ważącymi 4-5 kg oraz bieganie z takim samym obciążeniem. Robił także barpisy, natomiast ze znanymi z siłowni ćwiczeniami nigdy nie miał do czynienia. Żeby podgrzać atmosferę, dodał także, że jego dieta jest tragiczna. Dużo pali, pije i je tylko raz dziennie. Jeżeli usłyszałbyś takie rzeczy od znajomego, z którym po raz pierwszy przyszedłeś na siłownię, pewnie byłbyś trochę rozczarowany. Miałbyś przed oczami niańczenie go przez cały trening, zdejmowanie ciężaru po każdej serii i pełną koncentrację na asekurowaniu go, kiedy walczy z 50 kg na sztandze. A jednak trening Tate'a z Firestone'em obfitował w plot twisty. Andrew dotrzymywał kroku z imponującą skutecznością. W pierwszej serii wykonał 8 powtórzeń z 80 kg, w drugiej przyszła kolej na 100 kg na tyle samo ruchów. Tate wykonał tą serię bez problemu i wyglądało na to, że zostało mu sporo zapasu. Potwierdził te przypuszczenia, kiedy podczas kolejnej pękło 110 na 6 powtórzeń, następnie 120 kg na 4 ruchy i w ostatniej 130 razy 2. Myślę, że nikt nie pogardziłby takimi wynikami podczas pierwszej w życiu prawilnej sesji na siłowni. Wspomniane wyniki wskazują na to, że samymi pompkami Tate wypracował maksa na poziomie 134 kg, a na innym nagraniu wykonał 2 powtórzenia z ciężarem 142. Ciężko trafić na bardziej niekonwencjonalne metody treningowe od tych, które stosują bracia Tate. Tak się nie robi. A może jednak... Można je podsumować jako wykonywanie ogromnych liczb powtórzeń na małym ciężarze, a taki trening rozłożony jest na cały dzień. Na przykład 1000 pompek dziennie. Możesz wyobrazić sobie, jak wyglądałby twój tryb życia, gdybyś przeniósł się do Rumunii i chciał podążać za tą rutyną. Najpierw musiałbyś podjąć decyzję, ile powtórzeń będziesz wykonywał w pojedynczej serii. Załóżmy, że podchodzisz do sprawy zachowawczo, stawiasz na 20 ruchów. Następnego dnia budzisz się jak bracia Tate o 5 po minus 1 godzinie snu. Nawet nie wstajesz, tylko od razu z łóżka przenosisz się na glebę i wykonujesz pierwszą serię. Idziesz do łazienki. Przed drzwiami padasz na panele, seria druga. Otwierasz drzwi i siadasz na sedesie. Po skończonej robocie czas na serię numer 3. Do rozpoczęcia właściwej części dnia zdążyłeś zrobić około 100 pompek. Jest dobrze, chociaż w ostatnich setach zacząłeś już czuć tricepsy. Przez moment zawahałeś się, chcąc z przyzwyczajenia zrobić sobie śniadanie. Przecież doskonale wiesz, że w tym domu je się tylko raz dziennie. Uciszasz żołądek mocną kawą i pierwszym pociągnięciem cygara. Zwracasz uwagę, że faktycznie ten zabieg bardzo skutecznie wyłącza głód. Ja pierniczę działo. I daje przypływ energii i koncentracji. Nie możesz jej zmarnować. Robisz 6. serię pompek. I tak przez cały dzień. W przerwach, w pracy, w kuchni, w przedpokoju, ogrodzie robisz pompki. Po parunastu seriach zdajesz sobie sprawę, że musisz zmniejszyć liczbę powtórzeń, bo nie jesteś w stanie robić po 20. You are going to die. You are going to die. Schodzisz do 15, potem 10, następnie 5. Teraz nie padasz na glebę co 20 minut, tylko co 5. Pytasz się Andrew, czy to normalne. On radzi, żebyś przestał się mazgaić, wziął łyk whisky, pociągnął cygaro i natychmiast wracał do gry. Robisz jak każe, chociaż już dawno przestałeś czuć klatkę i tricepsy. Następnego dnia wstajesz z zakwasami, jakich nie miałeś nigdy wcześniej. Każda pompka wydaje się trwać wieczność. Tęsknisz za czasami, kiedy mogłeś na spokojnie pójść na siłownię, aby wykonać zwykły trening, a resztę czasu poświęcić na inne rzeczy i pozwolić mięśniom prawidłowo się zregenerować.
Codzienny trening, ogromna liczba serii na małej intensywności to dokładne przeciwieństwo tego, jak powinno się trenować pod hipertrofię. Jeżeli wykonywałbyś przez cały dzień serie, w których nie zbliżałbyś się do upadku mięśniowego, nie byłby to żaden bodziec do hipertrofii. How dare you? Taki trening co najwyżej pozwoliłby ci szlifować technikę. Aby zaangażować mięsień i dać mu sygnał do wzrostu, seria musi być odpowiednio ciężka. Z kolei, jeżeli robiłbyś intensywne serie codziennie, wielokrotnie w ciągu dnia, bardzo szybko byś się przetrenował i osiągnął skutek odwrotny do zamierzonego. Dosyć! A gdybyś potem udał się na trening z Mike'iem Firstonem i chciał podnosić większe ciężary, mógłbyś się szybko rozczarować, bo jako jedyny z grupy musiałbyś na każdą serię zdejmować obciążenie. Dużą częścią budowania sił jest adaptacja układu nerwowego do dźwigania dużych ciężarów, a także właściwe przygotowanie ścięgien na takie obciążenia. Jeżeli natomiast spamowałbyś pompki, prawdopodobnie pod ciężarem 100 kg pożegnałbyś się z całą swoją siłą. Nie chcę natomiast w żaden sposób atakować pompek. Jest to jak najbardziej skuteczne ćwiczenie. Podczas jednej pompki dźwigasz około 60% swojej masy ciała. Jeżeli przełożymy to na wyciskanie, to nieduży ciężar, dlatego skorzystają z niego przede wszystkim początkujący. Nie możemy też zignorować faktu, że w tym ćwiczeniu mocno pracują mięśnie brzucha, co daje mu niebagatelną przewagę nad wyciskaniem na ławce i czyni z niego bardziej funkcjonalne ćwiczenie. Andrew Tate jest zwolennikiem funkcjonalnego treningu. Uwielbia burpees, które z hipertrofią mają niewiele wspólnego, natomiast angażują całe ciało i mogą służyć jako niezłe kardio. A główny argument na wplatanie serii pompek w dowolną czynność w ciągu dnia to oszczędność czasu. Nie chce przerywać swojej pracy, aby poświęcać go na chodzenie na siłownię. Fakt, jeżeli policzysz, ile zajmuje ci dojazd, przebranie się, trening, musisz poświęcić na całość pewnie około 3 godzin. A jeżeli w jego trakcie postawisz na ruchy złożone typu przysiady czy martwy ciąg, ze względu na zmęczenie, możesz już nie osiągnąć właściwej produktywności do końca dnia. Natomiast są sposoby na to, by skrócić czas treningu, zachowując jego skuteczność. W takim wypadku możesz postawić na super serię, cluster serię czy drop sety. Swoją drogą, jeżeli szukasz instruktażu, jak ułożyć dopasowany dla siebie plan treningowy, koniecznie sprawdź mój najnowszy kurs Sylwetka na lata. Pokażę ci, jak krok po kroku ułożyć skuteczny trening oraz otrzymasz moją bazę najlepszych ćwiczeń wraz z instruktażem. Link znajduje się w opisie. Sposobem na oszczędność czasu jest także trening domowy, jednak nie musi on wyglądać w ten sposób, w jaki wykonuje go Tate. Myślę, że oderwanie się od pracy na 45 minut czy godzinę, by w salonie czy piwnicy wykonać porządny trening, może wpłynąć wręcz pozytywnie na późniejszą produktywność. W planie Tate'a znajduje się nieproporcjonalnie dużo ćwiczeń pchających. Pompki, wyciskanie na maszynie, wyciskanie hantli. W ten sposób nie wygląda żaden porządny plan treningowy. Opieranie się wyłącznie na ruchach pchających prowadzi w szybkim czasie do zaburzenia równowagi, bólów barków i kontuzji. Nie możesz pomijać w swoim planie ruchów przyciągających. Zarówno w płaszczyźnie poziomej, takich jak wiosłowanie, i płaszczyźnie pionowej, jak podciągania. Z tych Tate korzysta rzadziej. I o ile uzyskał świetny wynik w wyciskaniu, to na podciąganiu poszło mu po prostu dobrze, wykonał bowiem 8 ruchów. I dodajmy, że trening pleców to istotny element każdego, kto chce dużo wyciskać, bowiem mięśnie pleców spełniają rolę stabilizującą sztangę, a stabilny i mniej rozchwiany ruch sprawia, że nie rozpraszasz siły i większy jej procent koncentrujesz na wyciskaniu. To, co poleca Andrew Tate, to tak naprawdę pewna wersja treningu więziennego. Ostatnio omawiałem treningi gangsterów. Z ich ust można usłyszeć niemal te same porady. Rób mnóstwo burpees i ćwiczeń z masą ciała oraz uzupełniaj to ćwiczeniami na wolnych ciężarach. Z tym, że oni trenują godzinami, bo nie mają nic lepszego do roboty, a Tate chce jak najbardziej zminimalizować udział treningów w planie dnia. I fakt, więźniowie często budują za kratami dużo masy, co pokazał zresztą sam Tate, wychodząc z zakrat z kilkoma kilogramami w bonusie. Pamiętaj jednak, że masę, tak samo jak rzeźbę, robi się tak naprawdę w kuchni. W areszcie bracia Tate zapewne mieli dostęp do dodatkowych porcji żywnościowych oraz włączyli do diety węglowodany, które w przeciwieństwie do stosowanej przez nich na co dzień diety mięsożernej spowodowały, że zgromadzili więcej wody.
Na wolności Tate jest na bardziej hardkorowej wersji keto, czyli diecie mięsożernej. Dodatkowo uśmierza głód nikotyną i kofeiną. Jednak gdybyś i ty chciał zbudować w ten sposób sylwetkę, mógłbyś napotkać na duże problemy. Jeżeli nie masz pożądanej ilości masy, pewnie nie narzekasz na zbyt duży apetyt. I teraz wyobraź sobie, że wszystkie kalorie musisz zjeść w jednym posiłku. Zwizualizuj sobie tę górę ryżu, kurczaka wysypującego się po bokach z talerza, do tego osobną miskę warzyw, obok nich gęsty szejk ze skyra i masła orzechowego, który sam w sobie jest niemal niemożliwy do przełknięcia. Im bardziej ekstremalna wersja postu przerwanego, tym ciężej robić na nim masę, bo łatwiej jest rozłożyć posiłki na cały dzień i zjadać mniejsze porcje, co pozwala skutecznie zwiększyć liczbę kalorii nawet przy problemach z apetytem. A z drugiej strony, jeżeli chcesz schudnąć, same burpees nie załatwią sprawy, bo przewyższenie spalonych kalorii z jedzeniem ich nadmiaru nie stanowi problemu. Minuta burpees spala około 10 kilokalorii. Porównaj sobie czas i wysiłek związany z wykonywaniem tego ciężkiego ćwiczenia przez 35 minut ze zjedzeniem jednego pączka. Andrew Tate ma świetną sylwetkę, natomiast nie znaczy to, że stosując jego metody zbudujesz taką samą, a już tym bardziej, że zyskasz tyle samo siły. Jego osoba bez wątpienia może zmotywować do wzięcia się do roboty i to jest jak najbardziej na plus. Natomiast jeżeli chodzi o metody treningowe, warto żebyś wiedział, że można podejść do sprawy dużo mądrzej i cieszyć się lepszymi rezultatami osiąganymi zdroworozsądkowymi metodami. Na przykład takimi, które znajdziesz w moim kursie dostępnym na stronie stalowyszok.pl. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.